Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu, które ma posłużyć zapoznaniu Państwa z dietą optymalną doktora Jana Kwaśniewskiego. Witamy właśnie Pana doktora Jana Kwaśniewskiego, który przyjechał na to spotkanie z Janem Kwaśniewskim. Witamy Państwa. Witamy Panią Marię Radę, prezesa Chełmskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Bractw Optymalnych. Serdecznie oraz Panią Mariannę Fajc, wiceprezesa tego stowarzyszenia. Jest z nami również Pani Zofia Kuzioła, prezes Oddziału Bractw Optymalnych w Cowiku. Witamy pierwszego pacjenta doktora Kwaśniewskiego, pułkownika Wojska Polskiego, pana Karola Konopkę, przyjechał z Warszawy. Myślę, że są z nami również Państwo Helena Cichosz i Antoni Hawryluk, pacjenci pana doktora. Są Państwo serdecznie. Witamy panią Hannę Maksim, redaktora naczelnego tygodnika Chełmskiego. Witam przybyłych lekarzy optymalnych, witam wszystkich Państwa. Ja nazywam się Artur Kalicki, mam zaszczyt poprowadzić to spotkanie. Sądzę, że wszyscy tu obecni choćby słyszeli o twórcy żywienia optymalnego, doktorze Janie Kwaśniewskim, a jestem pewien, że wiele osób potrafi powiedzieć, czym jest żywienie optymalne. Doktor Jan Kwaśniewski mieszka w Ostrowisku, co moim zdaniem nie jest informacją bez znaczenia. Mieszka w Ciechocinku. Prawie 40 lat praktyki zawodowej, związany z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi. Specjalista medycyny fizykalnej, balneologii i dietetyki. Stworzył podstawy teoretyczne i co najważniejsze wypraktykował nowy sposób żywienia, różny od oficjalnej dietetyki, co jest niestety źródłem wielu problemów natury, powiedzmy, pozamedycznej, pozakulinarnej. Jest autorem 12 książek, Państwo pozwolą, że wymienię choćby trzy z nich. Żywienie optymalne, wydana w 90 roku. Dieta optymalna, wydana w 96 roku później, wspólnie z synem Tomaszem, magistrem, inżynierem, zootechnikiem, wydał książkę Tłuste życie. Doktor Jan Kwaśniewski był w 1999 roku oficjalnym kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zgłoszono do tej nagrody przez naukowców austriackich. W 2001 zgłoszony do Nagrody Nobla przez Unię Kultury Polskiej. Myślę, że to nie ostatnia nominacja, panie doktorze. Może krótko wprowadzę Państwa w temat. To będzie coś z notatnika laika, ale na pewno Państwo tutaj dużo fachowych informacji dostaną. Świat jest pełen stereotypów, również żywieniowych. Jeśli mam powiedzieć, że dzisiejsze społeczeństwo jest nowoczesne, to powinno to oznaczać nie umiejętność obsługi komputera, czy otaczanie się wynalazkami, a raczej otwartość na zmiany, otwartość umysłu. Proszę wybaczyć te patetyczne słowa, ale kiedy próbowałem podsumować informacje o żywieniu optymalnym, odkryłem, że to nie jest tylko dieta, że to jest sposób życia, sposób podejścia do spraw tego świata. I dwa cytaty przytoczę w tym miejscu. Motto książki, o której wspominałem, żywienie optymalne. Losy narodów zależą od ich obyczajów, a obyczaje zależą od sposobu odżywiania. Od narodowych potraw, od soków czerpanych z ziemi. Te słowa powiedział kilkaset lat temu ksiądz Giulio Cesare Vanini, włoski filozof, średniowieczny włoski filozof. I jeszcze jeden cytat, tym razem słowa Arystotelesa. Organizm zwierzęcy można porównać do państwa dobrze rządzonego. W książce Tłuste życie znajdziemy zresztą świetnie zestawione odpowiedniki tkanek, narządów, układów narządów, ze strukturami państwowymi. Bardzo obrazowe przykłady, polecam tę lekturę. Takim dobrze rządzonym państwem może być i powinien być też organizm człowieka. Tak więc tutaj nie chodzi tylko o to, czy po zjedzeniu tego czy owego będziemy mieć niestrawność, ale chodzi o zdrowie społeczne, coś więcej niż tylko indywidualne, dobre samopoczucie. Kiedy stopniowo docierałem do materiałów dotyczących żywienia optymalnego, odkryłem, że to wszystko, o czym przeczytałem, stanowi pewną harmonijną, zupełnie prostą receptę na zdrowe życie.
Jeszcze jeden cytat. Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak powiedział: mądrością wydaje się być umiejętność gry na logice przyrody. Przyroda uczy nas, wskazuje zależności między zjawiskami, pokazuje nam, jak ważne są proporcje między latem a zimą, między powierzchnią oceanów i powierzchnią lądów, między ilością tlenu i azotu w powietrzu, między powierzchnią lasów i powierzchnią otwartych przestrzeni. Zachwianie którejkolwiek z tych proporcji prowadzi do katastrofy ekologicznej. I odnosząc to do organizmu człowieka, powinniśmy także mówić o proporcjach, których zachwianie prowadzi po prostu do choroby. Jesteśmy zbudowani z tego, co zjemy. Nie można w żywieniu pokładać w skrajności, odżywiać się jednym, tylko czy dwoma określonymi rodzajami pokarmu. Odżywiać się optymalnie, a więc w moim rozumieniu, w odpowiednich proporcjach dostarczać organizmowi budulca. Zaufajmy lekarzowi, który wie, jakie to mają być proporcje i co jest naszemu organizmowi potrzebne. Ale zanim zaczniemy mówić o żywieniu, czyli czymś dla ciała, chociaż to też tylko z pozoru, coś dla ducha. Zespół Lubawa z Lubomla na Ukrainie. Prosimy bardzo. Z tego co wiem, na początek będzie 100 lat po Ukrainie. Prosimy o zabranie głosu przez panią Marię Rawę, prezesa. Mieści się przy ulicy Lubelskiej 51. Słucham? Drugie, przepraszam bardzo. Przy ulicy Lubelskiej 51, to jest plac Łuczkowskiego. Oddział Stowarzyszenia Brac Optymalnych powstał również w tym samym okresie, a zarejestrowany został w marcu 2003. Dobrze. Zarówno Akademia Zdrowia, jak i oddział stowarzyszenia powstał dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu pani Marianny Fajks, obecnej wiceprezes naszego stowarzyszenia. Pani Marianna Fajks wspiera aktywnie naszą działalność. Pragnę poinformować Państwa, że w każdą ostatnią środę miesiąca o godzinie 17 odbywają się spotkania członków Bractwa z zainteresowanymi żywieniem optymalnym. Funkcjonuje tu również punkt konsultacyjny, w którym przyjmuje lekarz optymalny, zlecający pacjentom prądy selektywne. Zapraszam Państwa na nasze spotkania. Zachęcam również do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia i udzielania się charytatywnie w szerzeniu wiedzy o żywieniu optymalnym. Życzę Państwu wyniesienia z dzisiejszego spotkania jak największej wiedzy o żywieniu optymalnym. Dziękuję. Pani Maria Rawa, dziękuję bardzo.
Pan dr Jan Kwaśniewski stworzył centra medyczne zwane Akademiami Zdrowia. Centra nazywają się Arkadia. Czym jest owa Arkadia? Otóż jest to kraina na Półwyspie Peloponeskim w południowej Grecji, w której znajdowały się rozległe pastwiska, przepiękne łąki, piękne lasy. Przenośnie więc jest to kraina spokoju, ładu i szczęśliwości, taki ziemski raj. Nie pozostaje mi nic innego, jak do tej krainy pana doktora Kwaśniewskiego zaprosić państwa. Panie doktorze, prosimy na scenę. Dzieci o mnie, bo to tak z trybuny, jak to było mnie na tam. W poprzednią, dzień dobry, witam państwa serdecznie, tych, którzy stosują żywienie optymalne i tych, którzy się przymierzają. Ci, co stosują, to wiedzą, jakie to dobre. Ci, co się przymierzają, na razie muszą uwierzyć, ale spróbować warto. Tydzień temu było spotkanie w hali kongresowej w Warszawie Optymalnej z panem, był obecny też prezydent Wałęsa, były. No i bardzo dużo gości. No i tydzień po tym spotkaniu przyjechałem tu do państwa, chociaż jeżdżę już rzadko, ponieważ no jest już sporo lekarzy, którzy potrafią mnie w miarę zastąpić. No najbardziej państwa zawsze na tych spotkaniach interesuje, skąd się to wzięło i dlaczego to żywienie optymalne. No sprawa jest prosta. Człowiek, jeśli ze strachu. Po prostu trafiłem do Ciechocinka po pewnych pobycie w jednostce wojskowej w Braniewie jako lekarz. I tam w tym Ciechocinku i mnie, i synowi, i żonie ten pobyt po paru miesiącach na zdrowie nie wyszedł. To znaczy u żony się rozwinęła choroba nieuleczalna, u mnie też nieuleczalna. Syn nie miał ani jednego zdrowia. I zacząłem analizować, szukać, co się zmieniło, jeśli chodzi o w naszym życiu, że wystąpiło takie pogorszenie stanu zdrowia. Zmieniło się odżywianie. To było sanatorium, żona robiła zabiegi, przynosiła czekoladki i zamiast obiadu to się zjadało. Porcję, pół kilo czekoladek. I tu był ten początek, tu była ta przyczyna. Ponieważ kazano mi być dietetykiem, a wtedy nie było żadnych komputerów ani ułatwień w liczeniu, starałem się to robić dobrze i nauczyłem się praktycznie składu chemicznego produktów spożywczych, czego mało kto z dietetyków czy innych uczonych wie. Później udało mi się uporządkować te produkty według tych tabel, które państwo macie w książce, czyli nie według kalorii, bo to nieważne, według proporcji białko-tłuszcz lub białko-węglowodany. Co się okazało, że są dwie grupy produktów, białko-tłuszcz, białko-węglowodany. Takie, które mają białko-tłuszcz, węglowodany razem, takich produktów jest niewiele. Czyli od razu przyroda zrobiła podział na białko i węglowodany, czyli paliwo pochodzące węglowodany z produktów roślinnych i białko tłuszcz. I później, jak już miałem ten klucz, postanowiłem ułożyć taki najlepszy model żywienia w oparciu o prawa obowiązujące w naukach podstawowych, na tych zasadach, na których funkcjonuje samochód, czołg, samolot, komputer, określone warunki muszą być spełnione. Z czegoś ten urządzenie jest zbudowane, jakieś zasilanie potrzeba. Chodziło o to, żeby dla człowieka ułożyć taki program, żeby był zbudowany z najlepszych składników,
No bo można wierzyć, że z chleba czy z kartofla się zbuduje zdrowe dziecko czy człowieka. Nie jest to możliwe. Biochemicy wiedzą, że najlepsze białko, bo życie to białko, to jest najbardziej podobne do naszego ciała, czy mające najwięcej składników, takich najbardziej, które organizm może wykorzystać. Takie najlepsze białko przyjęte za międzynarodowy wzorzec, lepsze od jajka, to jest żółtko. Tam jest wiele tysięcy różnych składników, najbardziej doskonałych, najlepsze części. W tym żółtku, w jajku jest cała energia potrzebna do zbudowania kurczęcia. Bo to, że w cieple jest, wylęgają się te jajeczka, to nie znaczy, że tam coś wchodzi. Ciepło tylko przyspiesza reakcję chemiczną. Czyli jeśli tam jest i cała energia, i cały materiał na zbudowanie kurczaka, no to nic lepszego być nie może. I rzeczywiście tak nauka uznała jako wzorzec optymalnego białka dla człowieka. Ale i w żółtku na gram białka jest 2 gramy tłuszczów, także najlepszych, najcudowniejszych. Jest energia elektryczna, takie związki fosforowe, coś w rodzaju akumulatorów. One występują jeszcze w szpiku kostnym, w móżdżku, w wątróbce, nerkach, w mięśniu sercowym, no i w ogóle w mięsie. O tym się nie mówi, tego się nie kupuje, jak się wie, za to się nic nie płaci. A to są takie związki fosforowe, to są akumulatory, które dostajemy za darmo, kupując właściwe produkty. No, tych związków by nie wystarczyło, potrzebne jest paliwo. Takim paliwem najlepszym biochemicznie i w technice jest tłuszcz. Jaki tłuszcz? Mający najwięcej wodoru. Wodór jest tym paliwem najlepszym, spala się na wodę destylowaną. Gdyby samochody jeździły na wodorze, to na 100 km by wystarczyło 20-30 deko wodoru i z rury by wychodziła woda destylowana. Oczywiście trzecim składnikiem, który jest potrzebny z tych zasadniczych, to są węglowodany. I tu sztuka na tym polega, żeby ich jeść możliwie. To tak jakby do samochodu trochę trocin, trochę benzyny, tych trocin jak najmniej. Także najlepsze ilość tych węglowodanów to jest najlepiej w przeliczeniu na kilogram wagi ciała, około 0,8 grama na kilogram wagi ciała. Czyli 40, 50, 60 gram, do 100 gram bezpiecznie jest. Nie 400, jak ludzie jedzą w Polsce, 450. Tylko właśnie tyle, ile wspomniałem. Proporcje, ile białka, ile tłuszczu, ile węglowodanów. Z czego te proporcje wynikają? No wzorzec tych proporcji mamy w mleku kobiecym, no ale są różne kobiety, różne modele żywienia, są mleka tłuściejsze, mniej tłuste, na co uczeni nie zwracają uwagi. Czasem mleko kobiece może być dla dziecka szkodliwe. Na gram białka w mleku kobiecym jest od 2 grama tłuszczu do 11 gramów tłuszczu. Śmietana. Gdzie jest najkrótsze mleko? W Indiach. Ludzie żywiących się ryżem. W Polsce około 3,2, w Stanach Zjednoczonych 4,6 grama tłuszczu na gram białka, u pasterzy 11. A kto żyje najdłużej? Pasterze. Bez raka, bez miażdżycy, bez cukrzycy. Czym się oni żywią? Ser, masło, śmietana, no i mięso. No bo jak na jednego hundzę liczono przypada 17 kóz, to te 17 kóz rocznie rodzą te 10 czy 12 koźlaków, które trzeba zjeść. Także stąd wynikają te proporcje, które podałem w żywieniu optymalnym między białkiem, tłuszczem a węglowodanami. Z diety autorów Biblii 7 razy jest podane, to nie dla wojowników, nie dla zwykłych ludzi, tylko dla tego plemiennego mózgu. Oni mieli zjadać zwierzęta wyłącznie młode, karmione mlekiem matki, 21 lat do 500 dni, bez żadnej skazy. I z tego mieli zjadać na pierwszym miejscu całą tłuszczość jego. Całą tłuszczość jego. Czy tłuszcz okojelitowy, czy z tych ogonów, bo są takie owce, które tłuszcz magazynują w ogonach. Jakiego tłuszczu? Zwierzęcego. A
to wam mówią, że tłuszcz zwierzęcy jest niedobry. No jeszcze mieliśmy wątróbkę, neleczki, trochę mięsa z prawej łopatki, bo wiedzieli, że prawa jest lepsza od lewej. I ci napisali Biblię, książkę, w której jest ogromna ilość wiedzy. Ludzie tam czytają od tysięcy lat i nic nie mogą wyczytać, ponieważ żyją się inaczej od rabinów. Czyli, żeby zrozumieć tą wiedzę, która jest zawarta w tej księdze ksiąg, a tam wszystko jest w zasadzie, to trzeba się żywić w sposób taki, jak Państwu podaję. I ten model żywienia jest najlepszy biochemicznie, ponieważ przy tym modelu żywienia człowiek najmniej zjada w kaloriach. Czyli jeśli kura, krówka, świnka zrobi coś za nas, po co my to mamy robić? I dzięki temu człowiek, żywiąc się optymalnie, robi najmniej głupiej roboty w organizmie, bo dostarcza sobie gotowe związki, półprodukty. No nie chodzi, ludzie mówią, że człowiek potrzebuje żelaza. No on nie potrzebuje żelaza, potrzebuje hemoglobiny. Trzeba jeść tą kaszankę dobrą czy salce soczarny, bo tego potrzebuje. Mioglobiny, trzeba jeść mięso. Innych enzymów zawierających żelazo, to trzeba zjadać i to dostarczamy właśnie w wątrobie, czy w nerkach, czy w tych w jajkach. Witaminy. Jak Państwo zajrzycie do książek, to wszystkie witaminy, za wyjątkiem C, to najwięcej jest w wątrobie wołowej, cielęcej, potem wieprzowej. Wszystkie. A w przeżywieniu optymalnym, praktycznie nawet jeśli ludzie nie jedzą produktów roślinnych, nie ma szkorbutu. Zdrowe, świeże mięso leczyło szkorbut. Dlatego oprócz szalonego mięsa brano żywe zwierzęta w dusze, podróże morskie. Także zjadając naturalne produkty, macie wszystkie witaminy, mikroelementy i inne potrzebne półprodukty w tym żywieniu i organizm tego nie musi robić. Praktycznie po dłuższym czasie żywienia optymalnego ludzie jedzą dwa razy dziennie i tak powinno być, więcej się nie ma ochoty. Żywienie optymalne powoduje, że człowiek przestaje być głodny. Optymalni mogą nie jeść dzień, dwa, nie czują głodu, ba, nie czują pragnienia. Wielbłąd może sobie wodę zrobić z tłuszczu i wytrzyma bez wody długo, jeśli jest tłusty. Człowiek ma zawsze pewien zapas tłuszczu, też sobie może zrobić trochę tej wody, spalając tłuszcz i dlatego optymalni nie czują ani głodu i pragnienia. Są już nakarmieni i napojeni. To, co Bogowie czy Bóg obiecał, że ludzie w przyszłości, jak dojdą do rozumu, odnowią się biologicznie, będą nakarmieni i napojeni. Czym się różni jeszcze żywienie optymalne od innych modeli żywienia? Po pierwsze, to jest wiedza ścisła. Polega ona na czym? No jak jest, to żyjesz, a jak nie jest, to nie żyjesz. Za miesiąc, za dwa, jak nie pijesz, umierasz szybciej. Jeśli jesz to, jesteś taki, jesz inaczej, jesteś inny. Jeśli jest najlepszy, jesz najlepiej biochemicznie, jesteś najlepszy, najzdrowszy i żyjesz szczęśliwie. Życie samo jest pełne, powinno być i jest pełne szczęścia i wesela dla ludzi dzikich, dla dzieci jeszcze nie myślących i dla człowieka, którego rozum oświeca. To są słowa Stanisława Staszica, jednego z dwóch ludzi, jakich spotkałem w historii ludzkości, którzy mówili wiem. Bo tak, oczywiście wiedzących ludzi to nie ma, bo gdyby ludzie uczeni wiedzieli, od czego są choroby, to by chorób nie było. Gdyby medycyna poszła w dobrym kierunku i rzeczywiście postęp, to by chorych ubywało. No jeśli w 1974 roku było 300 tysięcy chorych na cukrzycę, wtedy, gdy była szansa na wprowadzenie żywienia optymalnego odgórnie, to w tej chwili mamy około 4 milionów. No, czy to lepiej, czy gorzej? Jeśli przed wojną naliczono w 1936 roku 5,5 tysiąca nowotworów w całym kraju, w tym ponad 80
szpitali i przychodni w ogóle nie widziała chorego z rakiem. No to teraz macie 100 tysięcy prawie rocznie. No. Czy to jest postęp? Postęp, tylko w drugą stronę. Z czego biorą się choroby? No wystarczy otworzyć jakąkolwiek książkę medyczną. Pierwsze zdanie najczęściej jest, przyczyna choroby jest nieznana. No to dalej to już są poglądy. Wiedzieli kapłani egipscy, przekazał nam to Herodot, że z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie. I tak rzeczywiście jest. Nawet choroby zakaźne spowodowane są słabą odpornością organizmu, bo nie wszyscy chorują, którzy się zakażą. Niektórzy chorują lekko, niektórzy ciężko. I to nie zależy od tego, czy zarazek jest bardziej zły, tylko bardziej od tego, czy organizm jest słabszy, czy mniej słaby, czy silniejszy. Optymalnie praktycznie na choroby infekcyjne prawie nie chorują. Znaczy nie ma angin, przeziębień, gryp, katarów, zatruć pokarmowych, opryski. To wszystko się cofa i potem się żyje bez tych infekcji. Czym się jeszcze różni żywienie optymalne od innych modeli żywienia, które wam zalecają? A tym, że zostało bardzo dokładnie sprawdzone w badaniach naukowych. Czego nie można powiedzieć o żadnych diamondach, Atkinsach do tej pory, 1000 kalorii z Uniwersytetu w Cambridge czy jakichś innych, 5 razy jarzyny i owoce. Jeśli tam robiono badania jakiejkolwiek tej diety, to zawsze wyniki były złe. To ukrywano, przerywano lub uczciwsi przyznawali pogorszenie, skrócenie życia, pogorszenie stanu zdrowia, powikłania. W 1974 roku była szansa na wprowadzenie żywienia optymalnego, bo udało mi się dotrzeć do prorozumnego premiera, był taki jeden, nazywał się Piotr Jaroszewicz. Oczywiście, jak Państwo wiecie, opinia jego jest zła. No ale Sokrates zauważył tak, ci, co mieli najlepszą opinię, wydali mi się największymi nędzarzami naprawdę co do porządku w głowie. A inni lichsi okazali się znacznie przyzwoici. Opinia chorego narodu jest chora. Nasz naród jest bardziej chory od innych narodów w Europie. A był czas, że byliśmy narodem o najwyższej wartości biologicznej i to było wszystko dzięki jednemu z naszych królów, który zrozumiał przekazaną mu wiedzę. To był Kazimierz Wielki. Reformy jego w gospodarce żywnościowej spowodowały bardzo duży wzrost wartości biologicznej Polaków, wszystkich, i chłopów, i rzemieślników, i rycerzy. I to starczyło na 150 lat. Epidemia dżumy zatrzymała się na granicach Polski, która wybiła ponad połowę mieszkańców Europy dzięki temu, że Kazimierz Wielki kazał budować. Wszystko jedno co, wszystko jedno gdzie. Budował zamki przy pomocy białek, jaj kurzych, ale żółtka ludzie dostawali prawie darmo. I to każdy taki budowniczy mógł tych żółtek jeść ile chciał. O i to zatrzymało epidemię dżumy. I to potem starczyło na te kilkaset, 150-200 lat, na nasz złoty wiek. Także było to już możliwe w tamtych czasach. Piotr Jaroszewicz zrozumiał i mówi, wprowadzamy. I wydał zarządzenie w sprawie programu poprawy wyżywienia narodu. I to by poszło, gdyby nie opór wszystkich uczonych, no ale niestety nie nauczonych. Także to się wtedy odwlekło. Pomógł jeszcze drugi o złej opinii, aczkolwiek bardzo uczciwy człowiek, poznałem go dobrze, bardzo szlachetny, tylko wierzący w tego swego Marksa i Engelsa, bardziej Marksa, czyli Marian Spycharski. Był też moim pacjentem, gdy komisja, którą powołało dwóch ministrów na polecenie premiera, kazała zrobić badania na zwierzętach, zostały zrobione na ludziach. To oczywiście minister zdrowia, jak zwykle,
i Instytut Żywności i Żywienia byli przeciw i wstrzymywali jak tylko mogli. Pomógł tu minister Janusz Wieczorek, to był taki minister w Urzędzie Rady Ministrów, kazał, żeby te badania zrobić. Co wykazały badania na zwierzęta? Profesor Berger robił te badania w Warszawie. Żywienie szczurki karmiono dietą lotników wojskowych okazała się najgorsza ze wszystkich możliwych. Jeden lotnik kosztował 2 miliony dolarów wtedy, a latał niecałe 5 lat, a potem szedł utuczony, nie nadawał się do służby. I żywienie optymalne. Okazało się, że te szczurki na diecie optymalnej miały mózg większy o 8%, uczyły się o 40% lepiej, miały najwięcej tych związków fosforowych, tych akumulatorów w mózgach i najwięcej tłuszczu, czyli oleju w głowach. Nie przydałoby się to naszym dzieciom, no przydałoby się. Następna praca. Szczury były karmione takimi placuszkami optymalnymi. Ser, masło, smalec, jajka i ociupinka mąki. Tak jak Państwo macie w książce. Te na lotniczej, diecie lotniczej dostawały takie same placki, tylko mąki było węglowodanów odpowiednio więcej, czyli 40%, a nie 5 jak tu. I ta dieta okazała się najgorsza. I profesor Rafalski z Łodzi zrobił badania na zwierzętach. Raz wykazał, że dieta optymalna ma wybitne działanie przeciwmiażdżycowe, czyli najniższy cholesterol, najwyższy HDL, najniższe triglicerydy u zwierząt. A w drugiej pracy, że szybko leczy miażdżycę u zwierząt doświadczalnych. Badania na ludziach wykonano w Łodzi w roku 80, czyli po 6 latach od tego, jak to powinno już być zrobione. Badano 55 mężczyzn, z tym 23 3 miesiące, czyli na początku po 3 miesiącach. I 32 6 miesięcy. Minister zdrowia oczywiście wprowadził w błąd Sejm i społeczeństwo, mówiąc, że było tylko 13 chorych. To po pierwsze. Po drugie, oszukał ludzi, mówiąc, że nie zauważono jakiegokolwiek korzystnego wpływu tego żywienia na organizm człowieka, co jest kłamstwem takim jak stąd dookoła świata. Okazało się, że po pierwsze spadły, to byli chorzy na miażdżycowe zwężenie tętnic wieńcowych, jeszcze sporo ich żyje do tej pory, przeważnie otyłych, spadek wagi u otyłych i wszystko się poprawiło. I natężenie choroby wieńcowej się zmniejszyło i wydolność krążenia, niewydolność ustąpiła i układ oddechowy i cholesterol nie wzrósł, wzrósł HDL, wzrosły triglicerydy. Ostatecznie udowodniono, że żywienie optymalne jest nieszkodliwe, ponieważ mimo usilnych starań nie wykazano jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na organizm człowieka. Oczywiście, no to co ci uczeni na ten temat? No, żywienie optymalne pomaga na krótko, a co będzie za 3 lata, za 5 lat? Mamy tutaj pana, mojego pierwszego pacjenta, pułkownika Karola Konopkę, który był moim pacjentem pierwszym, którego zastosowałem, i żywienie optymalne, i prądy selektywne. To był styczeń 69 rok, czyli minęło 34 lata, a pan pułkownik na swoich nogach chodził i nie obcięto mu tych nóg i bez operacji. I ma nogi sprawniejsze niż młody żołnierz, czyli jeśli chodzi o próbę wysiłkową, jest 1,5 raza lepszy od żołnierza 20-letniego po roku służby. Panie Karolu, niech pan się pokaże. A był schorowany straszliwie, ponieważ życie miał ciężkie, bo był kadetem we Lwowie. Jak przyszli nasi sojusznicy ze wschodu, pytali pana Karola, kto on jest, mówił kadet. Kadet znaczy kontra. I go do ciurmy Widaka zamykali. 3 lata przekiblował tam w tych gułagach. Pod Lenino Chorąży
przy zdobywaniu Lublina porucznik, który odminował osobiście bramę, jaką, panie Karolu, bramę? Bramę krakowską, on tu jest. Później pułkownik Wojska Polskiego. Także jest zupełnie sprawny, mimo że dokładnie żywienia optymalnego nie stosował. Stosował w czasie pobytu w Ciechocinku, a potem tylko jadł tłusto. Także po 35 latach prawie okazuje się, że czuję się bardzo dobrze. No mam takiego przyjaciela, który też tam był w Warszawie na tym spotkaniu w sali kongresowej, generała dywizji Apoloniusza Golika, który też już od ponad 30 lat jest optymalny i umysł ma wspaniały i zdrowie dobre. Także czym dłużej człowiek się tak żywi, no to tym to lepiej wychodzi. Zresztą wiedzą Państwo te dane o tych długowiecznych mieszkańcach Jakucji, Gruzji, Azerbejdżanu, to są pasterze i wyłącznie pasterze. Także Sirak Mislimow żył 167 lat, żył tyle. Drugi 154 też żył tyle. I rewolucja mu nie zmieniła papierów, po prostu takie możliwości techniczne. A jak Abraham żył 180 lat, to się nikt nie dziwi, czy mógł tyle żyć? Mógł. 4000 lat temu wyszedł z Sumeru, zaczął się bawić, znaczy jako pasterz i żywić się pasterską strawą, która jako jedyna daje zdrową czynność mózgu i zdrowe życie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o żywienie optymalne. Teraz praktycznie, jeśli Państwa by to interesowało, żeby w największym skrócie, no, ukaże się taka krótka instrukcja obsługi człowieka. Ona była wydana w Chicago, ale chyba w Polsce też. Dla tych, którzy nie mają czasu na czytanie, i tu można będzie z tego też skorzystać. Co jest jadalne, co niejadalne? No, jadalne są produkty głównie pochodzenia zwierzęcego i te roślinne, które mają skład podobny do składu produktów pochodzenia zwierzęcego. Produkty zwierzęce to jest białko, tłuszcz, minimalna ilość węglowodanów, tam 0,1-0,2%. Z produktów roślinnych to są oliwki, orzechy włoskie, orzechy laskowe, słonecznik. Też jest białko i tłuszcz, tak jak w produktach zwierzęcych. I to nawet ludziom dość smakuje i nie szkodzi. Natomiast co poza tym? No wiadomo, mięso jest najlepszym produktem, wieprzowe, cielęce, baranie, jak kto lubi. Wybrane części ciała zwierząt, czyli to, co wspomniałem, zawsze podroby są lepsze niż mięso, niż mięśnie, bo cały przemysł to jest wątroba. Nerki to też jest część przemysłu, no i zakłady oczyszczania organizmu. Także mają najlepszą energię, najlepsze składniki. Co poza tym? No dość dobry jest, no jajka są najlepsze, wspominałem, dość dobry jest ser. Sam taki za dobry nie jest, lepszy jest kozi, bo ma 50% dobrego białka, a krowi ma 90% kazeiny. Ale jak się na kopyta, na rogi, na skórę. Ale jak się dołoży jajek, to ser z jajkami już ma pewną wartość biologiczną. Co z drobiu? No to co Żydzi, gęsi, bo tłuszczy gęsi, smalec gęsi, wątróbki gęsie stłuszczone, to co Francuzi jedzą. Niedawno podała mu informację, że Francuzi mają najzdrowszy naród w Europie, bo piją wino czerwone. Ale się okazało, że w latach tak 56-64 mieli najbardziej chory naród w Europie, a wina pili chyba więcej niż teraz, czerwonego. I konkluzja tych uczonych. Wino czerwone daje, no, chroni przed miastycą, mimo że oni jedzą tak tłusto. No kto je tak tłusto? Francuzi jedzą najtłuściej w tej chwili w Europie, 160 gram tłuszczu na gram białka, tyle co optymalnie. Gdyby tych bułek nie jedli, tych swoich dmuchanych i innych węglowodanów, no to by się żywili prawie optymalnie. Oczywiście wino czerwone można się od czasu do czasu, a nawet codziennie po trochu napić, bo ma pewne związki korzystne dla człowieka.
ryby. Najlepsze białko jest w tych zwierzętach, które są najbardziej podobne chemicznie do naszego ciała. Ryby są mało podobne. Poza tym białko w rybach jest bardzo drogie, wbrew temu, jakie jest przekonanie panuje wśród ludzi. I tu różnice są bardzo duże. Po prostu ryba ma bardzo dużo odpadów, dużo wody, a tłuszczu, no, większość ryb jest prawie beztłuszczowa. No, na przykład ten dorsz, który ma praktycznie zero tłuszczu, tylko jest samo białko. Oczywiście ktoś powie, że Japończycy dobrze wyszli na rybach. Oni dobrze wyszli na rybach, Japończycy i potem następne te tygrysy Azji, bo nie jedli tłuszczu. Czyli dostarczali białko zwierzęce ryba, nie najlepsze. Także główna choroba Japończyków to udary mózgowe krwotoczne. Czyli ryba nie chroni przed stwardnieniem tętnic. Ale nie jedli tłuszczu. No niestety nauka nie potrafi, jeśli coś przyjmie, że jest złe, to jest zawsze złe, a coś dobre, to jest zawsze dobre, a to wcale tak nie jest. Żółtko jest najlepsze dla człowieka, jeśli nie ma węglowodanów i jest mało, i najgorsze, gdy jest tak 35-40% przeliczenia kalorii. Czyli to samo może być dobre, może być złe, a tego się nie rozróżnia. Jeśli się przyjmuje jajko, jest najlepsze, najgorsze, jak może być takie coś, co daje początek życiu i cały materiał ma potrzebny do zbudowania tego życia i całą energię może być złe. I tu faktycznie to, co wam zalecają lekarze jako najgorsze, bez węglowodanów, z małą ilością jest najlepsze. To potrafi dokładnie wyliczyć. I wątroba niedobra, i nerki, i mózg niedobry. A tu się okazuje, że wcale tak nie jest. Mówiłem o tych węglowodanach, jak to praktycznie, żeby sobie nie utrudniać, nie liczyć, bo niektórzy liczą te kalorie, te białko, te tłuszcz. Jeść tłusto, a węglowodany tylko w jednym, dwóch, trzech produktach sobie wybrać, w czym chcecie. Nawet może być to nieszczęsne jabłko, jak ktoś lubi. Jabłka mają 12%, kwaśne 8% węglowodanów, czyli kilo jabłek ma 80 do 120, pół kilo ma 50-60, jak ktoś lubi pół kilo jabłek dostarczyć w tym węglowodany, niech sobie dostarcza. W ziemniakach jest 14% węglowodanów, 15%, czyli 20, 30 deko, to by było prawie 50 gram węglowodanów. Mogą to być frytki. Tak dla ciekawości podam państwu parę produktów, w których występuje, w jakiej ilości występuje 50 gram węglowodanów. Ogórki kiszone 2,80 kg. No, ogórki to jest sama woda, tego się nie opłaca kupować. Kalafior kilo 85, żeby dostarczyć. Widzicie, jak to jest bezwartościowe, objętościowa pasza, jak dla zwierząt trawożernych, pasza w ogóle bez sensu. Pomidory kilogram. Kto lubi pomidory, może sobie pół kilo zjeść, ma 25 gramów węglowodanów. Chleb średnio 10 deko. Chleb zwykły ma ponad 50% węglowodanów. Chrupki, waza, te inne jeszcze ma po 80 prawie procent. Czyli to jest sam cukier z odrobiną byle jakiego białka, bo z chleba się organizmu nie zbuduje. Banany 0,26 są gorsze od kartofli. Patrzcie na te dzieci, na tą młodzież, jak te banany jedzą, chipsy jedzą, popijają Coca-Colą. Nic z tej młodzieży nie będzie. Skazani na nędzne, krótkie życie, na choroby, na biedę, bez rozumu. Sucharek 7 deko, czy 70 gramów. Ma 50 gram węglowodanów. Mąka ziemniaczana 6 deko, czyli ten budyń, kisiel, to jest cukier w trzech postaciach. Mąka ziemniaczana to jest czysty cukier.
to się słodzi cukrem i jeszcze soku dodaje. Woda, zapachy się nie liczą. Także jak złe produkty ludzie potrafią zjadać, nie wiedząc o tym, że są złe. Jak się przystosują do nich, to im to bardzo smakuje. Czyli co jest niejadalne, co jest najgorsze. Najbardziej piekielnym wynalazkiem dzieła ludzkości to był chleb. Był taki myślący człowiek, aczkolwiek opinię znowu ma niedobrą, aczkolwiek był wybitnym filozofem i bardzo dobrym biologiem, potrafił wyciągać wnioski. Napisał tak, zboże, które uprawiano początkowo wyłącznie jako pasze dla bydła, wkrótce stało się pożywieniem ludzi i wynaleziono wówczas bydło ludzkie niewolników. Popatrzcie na te narody, Indie, Chiny, Afrykę, ci, którzy się żywią produktami zbożowymi, prosą, pszenicą, makaronami, ryżem, to nie są przodujące narody. Ten pan nazywał się Fryderyk Engels, co zauważył. I wynaleziono wówczas bydło ludzkie niewolników. Kto je produkty zbożowe, niewolnikiem być musi, chociażby był ministrem, czy generałem, czy marszałkiem, czy biskupem. Czynność jego umysłu musi być umysłem, czynnością umysłu niewolnika. I to się na ożywianiu optymalnym zmienia. Ci, co już stosują żywienie optymalne od dłuższego czasu, widzą wszystko inaczej. Widzą tą rozpaczliwą głupotę, jak do mnie piszą, która otacza wszystko wokół nas, sprawy, ludzie, wymogi zawodowe, prasa, tak zwana kultura, decyzje te małe i te dotyczące całego kraju. Wszystko to jest przyczyną monotonnej, nieustającej udręki. Tak mówią optymalni po dłuższym czasie żywienia optymalnego. I wychodzą z sercem do innych ludzi, starają im się pomagać. Po co masz cukrzycę, po co ci ta cukrzyca? Wylecz się, masz sposób. Oczywiście skutki są odwrotne. Ludzie, jeśli im się coś tłumaczy, reagują agresją i potem ci, którzy chcą robić dobrze, ci neofici żywienia optymalnego źle na tym wychodzą, tracą znajomych, przyjaciół. Także tu dla tych, którzy już są optymalnymi, tych, którzy chcą być, przestroga, można pomagać ludziom, jest taka przepowiednia, 1 na 10 otrzyma moc leczenia chorób. Każdy optymalny doświadczony ma taką moc, ale tylko u tych, którzy go poproszą o pomoc. Tylko jak poproszą, pomagajcie. Jak nie poproszą, nie pomagajcie, bo nie pomożecie, musicie zaszkodzić. Nie ma innej możliwości. Wspomniałem już po 2 tygodniach, no pan Karol jak przechodził 30-50 kroków, to po 28 dniach żywienia optymalnego i prądów przeszedł po śniegu szybkim krokiem 16 km, a za pół roku zajął pierwsze miejsce w Legii w biegu na 5 km w swojej grupie wiekowej. Tak było, panie Karol? No dokładnie tak. Tu taki przykład państwu przeczytam. Jak szybko działa żywienie optymalne? Po powrocie z drugiej wyprawy rycerskiej gospodyni Don Quixota mówiła do takiego Samsona, to jeden z otoczenia. Pierwszy raz przywieziono go przerzuconego przez osła i zmuconego kijami. Drugi raz wrócił na wozie zaprzężonym w woły, zamknięty w klatce, w której był, jak omawiał siebie, zaczarowany. A wrócił tak w smutnym stanie, żeby go rodzona matka nie poznała. Wychudły, pożółkły, z oczyma zapadniętymi aż gdzieś w głąb czaszki. Aby go postawić na nogi, zużyłam ponad 600 jaj. W ciągu praktycznie 3 tygodni. Wiem o tym Bóg i cały świat i moje kury, które mi nie pozwalają kłamać. Także szybko człowiek na żywieniu optymalnym się regeneruje i szybko mu ustępują dolegliwości. Jakie dolegliwości? Praktycznie i te choroby, o których wspominałem, to
które występują u ludzi stosujących żywienie takie ubogie, czyli roślinne, czyli choroba Birgera, stwardnienie rozsiane, gorściec postępujący, z tym, że tam czasem u niektórych potrzebne są operacyjne takie zabiegi, wycinanie maziówki chorej, która truje i są kłopoty z tym, żeby ta choroba całkiem ustąpiła. Cukrzyca typu pierwszego, ile czasu trwa leczenie? No czym krócej ta cukrzyca się utrzymuje, tym szybciej. Czasem po jednym posiłku, czasem za 3 dni u dzieci, bo to szybko idzie. Wystarczy ograniczyć cukier 10 razy, żeby trzustka, która wytwarza zawsze, prawie zawsze małą ilość insuliny u chorych na cukrzycę, wytwarza tyle, że wystarczy, żeby ten cukier przetworzyć i żeby nie było cukrzycy. Najszybciej ustępują choroby z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa. Za 2 dni nie ma już nadkwasoty. Za kilka dni nie ma dolegliwości. Choroba Reszczyńskiego Crohna, wrzodziące zapalenie jelita grubego, jeśli chodzi o przewód pokarmowy, ale i inne choroby, astma na przykład, czasem za 2 dni, czasem za tydzień, powikłana to trwa dłużej, ale prawie każdy chory na te choroby może się z tych swoich chorób wyleczyć. To samo dotyczy chorób wątroby, marskości wątroby, stłuszczenia wątroby, marskości zastojnowej, chorób nerek. To samo dotyczy nowotworów. Gdyby optymalnych było 1 000 000, a ich jest znacznie więcej w tej chwili, głównie na Śląsku, ale w wielu krajach, w Ameryce, w Skandynawii, gdzie ich tam nie ma, na Wyspach Kanaryjskich, w Omanie, Burundi gdzieś tam, Afryka Południowa, Australia, Nowa Zelandia, wszędzie są, to powinno nas z tego 1 000 000 zapadać na nowotwór rocznie 2600 ludzi. Z tego około 1700 powinno umrzeć, a tu nic takiego nie ma. Spotkałem 2 nowotwory do tej pory, jeden obserwowany piersi od 10 lat, usunięto w końcu guzek i nowotwór pęcherza, ale przypuszczam, że u osoby, która albo nie stosowała żywienia optymalnego, albo jadła nie tak, jak jeść powinna. U optymalnych nawet zdarzają się takie kłopoty zdrowotne, których nigdy dawniej nie było, które ci lekarze, którzy tam mało wiedzą, mówią, że to jest przebiałczenie. Nie ma przebiałczenia. Czy człowiek zje 200 gram białka, czy 350 jak Eskimos, musi się to oczywiście to przerabiać, ale zjawiska przebiałczenia nie ma. Oczywiście białka trzeba jeść jak najmniej, bo czym więcej białka, tym krótsze życie. Czyli na przykład kałmucy na Uralu żywiący się koniną, to już 30 lat to już byli starzy ludzie, a kobiety przekwitali. Konina jest bardzo chuda. Natomiast jedzący wędliny, przetwory mięsne, zjadają 100, może 120 różnych trucizn, z których każda jest trująca. Do żywności dodaje się ponad 1000 dodatków unii, 3000 sztucznych. Każdy jest szkodliwy, nie ma nic nieszkodliwego. Czy nasypiemy miału węglowego, czy trocin, czy szyszek, czy trawy do samochodu, musi zaszkodzić. To samo jest z człowiekiem. Oczywiście ci producenci starają się z kilograma mięsa zrobić 3 kilo szynki, a tu trzeba zrobić 60 deko, a nie 3 kilo. Po to, żeby zarobić. Pompują to fosforanami, no zresztą cała chemia to jak się weźmie podręcznik masaża, to widać, co tam jest pchane. To się wszystko nie nadaje, także albo państwo będziecie kupować tylko mięso, muszki wieprzowe, bo to jest dobre, karkówkę, żeberka, boczek, podgardle jest bardzo dobre. No jajka oczywiście najlepiej wiejskie, żeby były takie, które chodzą po podwórku. Trochę sera, trochę śmietany, kluski serowe, serniki to można robić, ale wędlin nie, salcesony są zatrute. Kupujecie mięso, dostajecie soję, mąkę sojową, tłuszcz sojowy w salcesonach, a już ta szynka jest tak naszczyknięta,
Jeśli smażycie boczek pod gardle szynkę i ona pięknie pachnie, to jest dobra. Teraz szynka produkowana, czy te produkty przez nas przemysł śmierdzi przy smażeniu. Tyle tam jest tych trucizn. No, jest już w tej chwili producent z Krotoszyna, pan Jagła, 160 kg żywej wagi miał, już w tej chwili około 130, który produkuje już takie wędliny konserwy, ale i wędliny, do których dodaje tylko to, co dodawano 100 lat temu, czyli zioła i troszkę tej saletry czy innego związku w małej ilości i znacznie mniej soli. Sól jest potrzebna trawożernym i niewolnikom. W Polsce sól była potrzebna dopiero jak Kościół katolicki prowadził posty 170 dni i ludzie zaczęli jeść zboże i nagle okazało się, że chleb musi być słony i kartofli jeszcze nie było, ale inne, kasza też. Drapieżniki soli nie potrzebują, eskimosi nie potrzebują, optymalni praktycznie nie potrzebują. Nie można tej soli tak dużo zjadać, bo ona jest niepotrzebna, nie smakuje, niszczy smak tych produktów, które zjadamy. W tych książkach moich 12, które wydałem, tutaj dla naszych przyjaciół z Ukrainy za miesiąc powinna być po rosyjsku już żywienie optymalne, żeby też mogli skorzystać. Pisałem, że o chorobie Parkinsona, że nie, bo to jest uszkodzenie mechaniczne, to znaczy istota czarna w pniu mózgu przestaje produkować dopaminę z powodu zwyrodnienia. Natomiast jeśli chodzi o parkinsonizmy miażdżycowe, pozapalne, polekowe, to na żywieniu optymalnym ładnie się cofają. Ale się okazało, napisała do mnie pani, co następuje. Mam 69 lat, od 20 lat chorowałam na chorobę Parkinsona. Czyli zachorowała 49 lat, czyli w tym wieku, gdzie się najczęściej choruje. Miałam silne drżenie rąk i bez leków byłam zupełnie unieruchomiona z powodu ogólnego bezwładu. Jeśli chory na Parkinsona nie weźmie takiego leku typu parkopanu, to jest sztywny i się nie porusza w ogóle. Przez cały czas brałam po 4 dawki parkopanu dziennie, bez niego zupełnie nie mogłam się ruszać. Od 20 lat chorowałam również na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, na którą systematycznie się leczyłam. Miałam silne bóle ręki i szyi, co przez 6 miesięcy, na co brałam leki, ale poprawy nie było, czyli zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego. Od wielu lat chorowałam na astmę, miałam często ataki duszności. I teraz, jak to u niej, co się stało? Miałam żywienie optymalne stosuję od 8 miesięcy. W moim stanie zdrowia następowała szybka poprawa. Po 3 miesiącach ustąpiła astma, była powikłana, ale się wyleczyła, mimo że miała 20 lat, też o astmę i chorobę wrzodową. Choroba wrzodowa przestała mi dokuczać już po kilku dniach diety. Z choroby Parkinsona pozostało tylko niewielkie drżenie prawej ręki. Stopniowo zmniejszałam dawkę parkopanu, od 2 miesięcy go nie biorę, bo nie potrzebuję. Nigdzie nie opisano wyleczenia z choroby Parkinsona, ani w Lourdes, ani innych świętych miejscach, tak jak nie opisano wyleczenia z choroby, z cukrzycy typu pierwszego, z drugiego się zdarzało. U tych optymalnych, których jest już tak dużo, zdarzyło się kilkanaście milionów cudów. Wszystko to są cuda, tak jak pan Karol, czy jak ta choroba Parkinsona, czy których się nie spotyka było do tej pory. Jeśli cud jest jeden, to jest cud, a jak są tysiące, miliony, to już jest przyzwyczajenie, nie? To już nie ma cudu. Także radzę Państwu to żywienie stosować, ci, co jeszcze nie stosują, ponieważ z Was się żyje, no i można żyć długo, można krótko, można mądrze, można głupio, można być niewolnikiem, można być człowiekiem rozumnym, to co Stasiec mówił. Człowiek, którego rozum oświeca. Rozum głupieje u człowieka, jak wypije ćwiartkę, a pół litra zupełnie głupieje. Jak weźmie
narkotyki też głupieje, ale jak to ludzie wiedzą, ale jak poje cukru, to głupieje jeszcze bardziej. Tego ludzie nie wiedzą. Żaden narkoman, alkoholik nie wynalazł broni bakteriologicznej, nie? Ani atomowej, ani chemicznej, ani wojny w Jugosławii, ani w Iranie. To normalni ludzie zrobili, według ich przekonania. To nie jest normalne. Gatunek ludzki jest zupełnie zniszczony, zdegenerowany. Zresztą to w Biblii macie napisane. Bóg powiedział, nie jedz tego, co on ci był kazał, abyś nie jadł. I od razu poznał, że Adam zjadł, bo mu się w głowie pomieszało, od razu się schował, bo się zaczął bać. Nie? Zresztą jak Państwo zajrzycie do Księgi Rodzaju, warto to przeczytać, bo to jest w skrócie bardzo pięknie opisane. I od razu Bóg poznał, że a jadłeś tego drzewa, które ci kazałem, żebyś nie jadł. I to się, życie rajskie się skończyło. I w tej chwili jest szansa na to, i to w naszym kraju ta wiedza powstała i od naszego narodu się to rozpoczyna. Zgodnie zresztą z wieloma różnymi ciekawymi przepowiedniami. I mnie zależy na tym, żeby Polacy jako pierwsi i skorzystali z tej wiedzy na jak najwięcej. No szkoda, że to jest taka granica na Wiśle, a tu na wschód od Wisły tych optymalnych jest mało. Najwięcej na Śląsku, bo tam oczywiście najwięcej informacji i moich artykułów. Ponad 500 się już okazały odpowiedzi na listy w Dzienniku Zachodnim. Ale i ten hełm też może tutaj pomagać. Jak się ukaże książka po rosyjsku dla Ukraińców, można ją tam podrzucać znajomych. Także tutaj działanie dla Państwa, żeby... No najważniejsze co jest, żeby zmienić produkcję żywności. Oprzeć to na podstawach, na takich naukowych, na wiedzy ścisłej. I tu, żeby było śmieszniej, to możemy produkować żywności dla 100-150 milionów ludzi i to optymalnej. Tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. Tego ani uczeni, ani politycy, ani rolnicy nie wiedzą. Produkują, co im wpadnie do głowy i dziwią się, że to się psuje, że nie mogą tego sprzedać, nie? A co by to było, jakby zamiast tych jabłek, gruszek i tam innych owoców mieli orzechy włoskie? Z hektara mieliby już, mogliby żyć jak dostatnio. Towar, który się nie psuje, nie? Małą objętość, wysuszy się, można trzymać. Do chlebów optymalnych są potrzebne orzechy włoskie, także zbyt zapewnione. A cóż to, jak ma 2 hektary, nie może 800 kur sobie puścić, produkować jajka takie na trawce, na owadach porządne, które ludzie kupią, 3 razy tyle zapłacą chętnie, gdyby wiedzieli, że to są jajka nie z fermy, martwe, tylko takie żywe. Poza tym, no... Podstawa produkcji żywności to jest jednak hodowla bydła mlecznego. Krowa potrafi ponad 50% tego, co zjada, dobra krowa, zamienić na białko i tłuszcz. Świnka tylko 8%, czyli już wiecie Państwo, ile musi zjeść, żeby w niej tyle zostało. Czyli wszystkie narody wtedy szły w górę, w całej historii ludzkości, kiedy oparli produkcję żywności na hodowli bydła mlecznego. Tak robili Sumerowie, Egipcjanie, Rzymianie 150 lat przed naszą erą przejęli całą ziemię i zajęli się hodowlą. Anglicy w XVII wieku, w XVIII przestali uprawiać ziemię, zajęli się hodowlą. Anglia, wszystkie wynalazki zawdzięczamy Anglikom. Anglia rządziła połową świata w swoim czasie, dlatego że miała ludzi wartościowych. I w 830 roku pierwsza miesiączka u dziewcząt w Anglii była średnio w 21 roku życia. Dobrze się żywili, późno dojrzewali, długo żyli. Mieli rozum, mieli zdrowie, nie chorowali. A u nas, jak to się dzieje na Śląsku, to jest 11 lat, 2 miesiące. U dziewcząt, które już miesiączkują, jak przejdą na żywienie optymalne, przestają miesiączkować na jakiś czas i czym na dłużej, tym lepiej, tym dłużej pożyją. U
kobiet, które przekwitły, zdarza się, że miesiączka wraca. Najdłużej po 7 latach spotkałem. Po 5, po 4. Co to znaczy? No, że kobieta się odmłodziła, że jeszcze by mogła urodzić. Że jeszcze gatunek, prawo zachowania gatunku uznał, że jeszcze żywi się tak dobrze, że powinna, mogłaby urodzić dziecko. Nie? Bo dziecko wtedy będzie wartościowe. Optymalnych dzieci jest już kilka tysięcy. Czym się różnią od innych? Że nie ma wcześniaków. Jeden wcześniak poniżej 2 kilo kosztuje nas, o tak jak tu siedzimy, około 60 tysięcy złotych, żeby go utrzymać przy życiu. Nie? Tu nie chodzi o to, żeby utrzymywać wcześniaki przy życiu, tylko żeby ich nie było. Poród jest bardzo łatwy. Nie przybiera na wadze w czasie ciąży dziewczyna, kobieta. Nie ma naciśnienia, nie ma zatruć ciążowych. Poród jest, tak jak zapowiadano, bez bólu i męki. Czyli praktycznie kurce odczuwają, ale bólów nie, te matki. Dziecko rodzi się zdrowe. Czym jest karmione? Mlekiem matki. Mleko takiej matki jest bardzo tłuste, jak śmietana. I to w zupełności dziecku wystarcza i nic mu nie trzeba dawać. Jeśli dziecko potrzebuje płynu, wody, to matka wie i na początek dostaje mleko bardzo rozrzedzone, żeby się napiło, a potem bardzo gęste. Organizm się dostosuje. Jest łączność między matką a dzieckiem elektromagnetyczna w czasie ciąży i potem też. Czyli te potrzeby dziecko przekazuje matce. Tu się trzeba pokłonić księdzu profesorowi Włodzimierzowi Sedlakowi, właśnie z Lublina, tutaj był profesorem, twórca bioelektroniki, bo on te sprawy rozpracował, aczkolwiek mało kto go zrozumiał, bo to jest za trudne dla ludzi źle się, inaczej się żywiących. Nie? Do roku czasu dziecko, jak obserwowałem i swojego wnuczka, i inne dzieci, to do roku to tylko mleko matki. I potem się dzieciacka sadza przy stole optymalnym i rodzice jedzą i patrzą, czy on chce, czy nie chce. Jak nie chce, to mu nie dawać. Jak wybierze, to wybierze coś, te produkty, do którego jest przystosowany jego metabolizm, czyli najbardziej chemicznie podobne do składu mleka kobiecego, czyli żółteczka na pierwszym miejscu. Żółtka, nie? Dziecko wybiera. Boczek to tylko tłuszczyk. O i tak sobie dojada pomału, ile matka powinna karmić dziecko piersią. O ile dziecko będzie chciało, no matka księdza profesora Sedlaka karmiła go 5 lat. No mój wnuczek ma już 3,5 roku i cycuś jest normalny. Tak powinno być. Wtedy są wartościowe biologicznie dzieci mądrzejsze od Einsteinów i innych wielkich, uważanych za wielkich ludzi. O i w ten sposób można i trzeba nasz naród zamienić w naród przodujący, rozumny, zdrowy, długowieczny, bogaty. Gdyby ludzie tylko zaprzestali wykonywania pracy od poniedziałku, tej, która jest szkodliwa dla ich samych i dla naszego narodu, od razu mamy oszczędności ogromne. Gdyby wyleczyć cukrzycę, mamy 40 miliardów złotych, bo tyle nas rocznie kosztuje cukrzyca u tych 4 milionów chorych. Gdyby ograniczyć prace społecznie bezużyteczne, już mamy, gdyby tylko to zrobić, już prawie by było wielkie bogactwo. A gdyby skierować tych ludzi pracujących źle, na szkodę narodu, swoją, swoich dzieci, do pracy społecznie użytecznej, a to by było bardzo dobrze wkrótce. Która praca jest społecznie praktycznie szkodliwa? Która jest pożyteczna? Wyłącznie ta spożyteczna, w wyniku której ilość energii w produkcie wartościowym dla człowieka, w wyniku tej pracy wytworzonym, jest większa od ilości włożonej w wykonanie tej pracy. O, i taki człowiek pracuje pożytecznie. Czyli jeśli rolnik sadzi słonecznik, zbierze te 900 kg oleju słonecznikowego i sam zarobi i wyprodukował produkt wartościowy dla ludzi. Jeśli wyprodukuje buraki cukrowe,
2 miliony ton cukru prawie produkujemy rocznie. Naród, który tyle cukru produkuje i importuje w różnych truciznach, w Coca-Colach i innych, musi ginąć, musi być chory. Ponad 8 milionów mamy chorych na nadciśnienie. A on nie powinno być żadnego. Żywienie optymalne na ciśnienie u ponad 90% za 2-3 dni już jest niskie, bo od razu mózg dostaje lepszą energię i od razu popuszcza, obniża ciśnienie. Przyczyną nadciśnienia jest żywienie powodujące niedożywienie mózgu praktycznie. Nie dlatego, że za mało krwi dochodzi. Dlatego, że w tej krwi jest byle co. Bo jak pojecie marchewki, pietruszki, chlebka, ryżu, no to nie jest ani części zamienne dla mózgu, ani pożywienie. To oczywiste. Także mamy możliwości. Potrzebne są decyzje. Odgórnie trudno znaleźć, ponieważ, no już wspomniałem, opinie i u polityków, i u uczonych, opinia jest odwrotna do tego, co jest. No tak ludzie widzą wszystko odwrotnie. Jeśli znajdą jakiegoś gangstera, idiotę, przestępcę, no to go puch na posła, nie? Czy senatora. Zawsze go poprą, bo on jest gorszy ode mnie, nie? Taki tu działa mechanizm. Niby ludzie wybierają, a jeśli jedzą źle, to muszą wybrać najgorszych. To nie ma natura. W tej chwili ludzie są tak chorzy, że różne tkanki i narządy w nich, w środku, wojują ze sobą o poprawę, tak jak górnicy strajkują. I wiele chorób, praktycznie większość chorób, to są choroby z autoagresji. Nerki się buntują, bo im źle. Wątroba się buntuje, tkanka mózgowa się buntuje, mózg się buntuje. Co organizm zrobi? No nie dołoży, bo nie ma z czego, tak jak ten nasz rząd tym górnikom, nie? Ale na policję jest, na czorki, na... Czyli wytwarza przeciwciała i niszczy. I tak powstaje cukrzyca typu pierwszego. Organizm się broni przed tym cholernym cukrem. Organizm jak może obronić? No niszczy trzustkę. Przeciwciała przeciwko wysepkom beta niszczy. Jak zniszczy 90%, 85% przestaje niszczyć, ale już jest cukrzyca. Stwardnienie rozsiane, mózg, mózg zanikowy, choroba Alzheimera, to samo. Mózg się buntuje, czy tamte tkanki osłonkowe, czyli te izolatory praktycznie, organizm niszczy, no i gościec postępujący to samo, łuszczyca, łuskowe zapalenie tętnic, wole, tarczycy, Hashimoto. Wszystko to są, zresztą tych chorób jest tak dużo. Nawet w miażdżycy spotyka się przeciwciała przeciwko aorcie zdrowych ludzi, prawie u każdego człowieka w Polsce. I teraz tacy osobnicy, tacy ludzie, w którym wszyscy ze wszystkimi wojują w organizmie, na zewnątrz muszą być tacy sami. Muszą reagować agresją. Przede wszystkim tkanki źle żywionego człowieka śmiecą, nie utylizują odpadów. Organizm poszuka, kto śmieci i znowuż go niszczy. Ludzie, którzy tak się żywią i takie mają organizmy, na zewnątrz też muszą śmiecić, bo nie mogą inaczej. Muszą reagować agresją na innych osobników. Mimo żadnych racjonalnych przyczyn, że ktoś jest czarny, kto żółty, kto biały, kto Żyd, kto jakiś muzułmanin. A co to kogo obchodzi? To jest człowiek. I tu nie powinno być tej agresji. Każdy w imię Boga, w imię Allaha, nie? Mordują się, młodzi ludzie giną, popełniają samobójstwa. Trudno większe szaleństwo. Ale muszą, ponieważ źle się żywią. I tu lekarstwo na to jest takie, żeby... Pisałem do prezydenta Clintona w sprawie tej narkomanii. Mówię, po cholerę wydajecie tyle miliardów dolarów na walkę z handlarzami narkotyków, kiedy za 20% tych pieniędzy byście zrobili, żeby ludzie...